Od najbliższej niedzieli aż do końca kwietnia w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu będzie można oglądać wystawę pisanek. Prace przygotowali kroszonkarze z miast całego województwa. Jajka zostały ozdobione 4 różnymi technikami. Fatima Orlińska. Kroszonki, czyli charakterystyczne dla Górnego Śląska pisanki, znów można oglądać na wystawie w Bytomskim Muzeum. Te tradycyjne malowane są w jednym kolorze, a na zabarwionej skorupce specjalnym narzędziem wyskrobuje się wzory. Na wystawie można zobaczyć prawie 200 pisanek. Do artystycznych zdobień stosuje się jaja kurze i gęsie. Warto zaznaczyć, że było 11 debiutantów, z czego wśród tych debiutantów były bardzo wysokie poziomy, bo aż 2 debiutantów otrzymało nagrody i to pierwsze miejsca. Prace były oddawane w 4 kategoriach. Technika rytownicza, czyli jajka drapane, technika malowania woskiem i inne techniki tradycyjne. Tutaj w tym mieści się przede wszystkim oklejanie sitowiem, ale też wytrawianie kwasem i techniki nowatorskie. Wśród pisanek znalazły się również takie, które wyglądem przypominają wycięte z papieru. Okazuje się, że dobrze przygotowana wcześniej skorupka jest w stanie wytrzymać nawet najbardziej precyzyjne cięcie. Tradycja przygotowywania pisanek przed Wielkanocą sięga 200 lat wstecz, a kiedyś zajmowały się tym wyłącznie kobiety. Dawniej na Śląsku pisanki wykorzystywano również do zabawy. Teraz dzieci w dzisiejszych czasach szukają prezentu gdzieś w domu czy w ogródku od zajączka. Zwykle są to czekoladowe jajka. Dawniej właśnie znajdowały normalne pisanki albo też były bitwy na jajka. Jajka zderzały się ze sobą. Ten, który miał najsilniejsze, najtwardsze jajko, wygrywał. Albo walatka, czyli wyścigi jajek. Budowano czy usypywano górkę, taki kopiec z gliny czy z ziemi, a na niej jajka staczały się i te, które najdalej się dokulało, no to wygrywała ta osoba, do której należało to jajko. W podobnych zabawach będzie można wziąć udział w chorzowskim skansenie w Niedzielę Palmową. Ciesząca się popularnością wystawa kroszonek w Muzeum w Bytomiu dostępna będzie do 30 kwietnia.